Cześć, jestem Pani Kretka. Opowiem Wam dzisiaj o plamie i kresce. Czy wiecie, czym się różni plama od kreski? Malowanie plamą wykorzystujemy zazwyczaj w malarstwie. Obrazy powstają dzięki mieszaniu się kolorów i nakładaniu ich na podobrazie, czyli papier albo płótno. Efekt pracy zależy od sposobu nakładania farby na podobrazie. Zależy też od użytego narzędzia malarskiego. Najczęściej malujemy pędzlami. Okrągłymi, płaskimi, cienkimi, grubymi. Można malować też palcami, odbijać różne faktury, kolorową pianą, gąbkami, stempelkami, folią bąbelkową. I wszystkim tym, co zostawia ciekawy ślad, tworząc plamę barwną na obrazie. To od artysty zależy, jaką technikę malarską wybierze i jaki ona da efekt. Warto popróbować. Zwróćcie uwagę, że przyroda i otaczający nas świat widzialny jest dla nas jako plama barwna. Na przykład liście, woda, niebo. Kreskę możemy zaobserwować jako sznurek na pranie, włosy, drut, kłosy czy gałązka drzewa bez liści. Tak jak w malarstwie, tak też w rysunku, kreska zależy od narzędzia, którego użyjemy. Najczęściej rysujemy ołówkami, węglem, piórkiem, długopisem. Co zdaniem Was przedstawia rysunek? Kto z Was powiedział, że koło? A ja Wam powiem, że jest to kreska biegnąca w koło. Jeśli narysuję inny kształt, jest to kreska wygięta w kształcie serca. Kontur jest to kreska wyznaczająca kształt na płaszczyźnie obrazu. Z przemyślanego układu kresek ołówkiem powstaje nam rysunek. Możemy dzięki temu wyrażać przestrzeń, perspektywę i fakturę, ale są to już zagadnienia na inny raz. Warto pamiętać, że kreską zazwyczaj rysujemy, a plamą malujemy. Jeśli podobał Ci się mój filmik, proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do zobaczenia!